Witam Państwa, zapraszam na 11 odcinek drugiego tomu wspomnień Andrzeja Rozpochowskiego o Solidarności. Czyta Andrzej Rozpochowski. Ale oto w ramach dygresji historia bardziej jeszcze znamienna. 20 października 1981 roku, kiedy na rynku w Katowicach doszło najpierw do aresztowania przez milicję kilku członków związku, w tym członka zarządu regionu Tadeusza Buranowskiego, sprzedających z samochodu wydawnictwa niezależne obok teatru, a potem do demonstracji ludności pod pobliską komendą milicji na ulicy Pocztowej w celu ich uwolnienia, ja się tam również w pewnym momencie znalazłem, gdyż akurat wróciłem do Katowic z Dąbrowy Górniczej. Po zorientowaniu się, o co chodzi, i widząc, co się dzieje, przedstawiłem się i przemówiłem do zgromadzonych. Atmosfera wśród ludzi była już bardzo napięta. Huśtano milicyjne auta, jedną nyskę przewrócono i zdemolowano oraz krzyczano i chciano wybijać w budynku komendy szyby. A z drugiej strony, na sąsiednich ulicach, zobaczyłem szpalery ZOMO, które zgromadzoną ludność otaczały zwolna zacieśniającym się kręgiem. Po przyjrzeniu się wyczynom niektórych mężczyzn nabrałem również podejrzeń, że mogą to być prowokatorzy, których podburzenie tłumu do jakichś gwałtownych czynów usprawiedliwiłoby akcję pacyfikacyjną ZOMO. Byłoby wielu pobitych, polałaby się krew. Dlatego donośnym głosem, przekrzykując innych, powiedziałem zgromadzonym o niebezpieczeństwie prowokacji i poprosiłem, aby nie dokonywali żadnych aktów przemocy i rozeszli się do domów, bo my, władze Solidarności, już w tej sprawie pracujemy. Kto zaś tego nie posłucha, jest prowokatorem. Studzenie rozgrzanych głów spontanicznego tłumu nie może nastąpić szybko, ale ludzie zaczęli reagować zgodnie z moim oczekiwaniem. Stawali się spokojniejsi, a także powoli zaczęli się rozchodzić. Dodałem wówczas jeszcze to, że jako władze Solidarności uczynimy wszystko, aby osoby zatrzymane zostały zwolnione. Wkrótce potem uznałem, że mogę się oddalić, jednak nie do domu, a prosto na ulicę Szafranka, do siedziby zarządu regionu. Chciałem przedstawić im to, czego sam byłem tutaj uczestnikiem, aby ustalić natychmiastową interwencję na milicji. Byłem przy tym przekonany, że jacyś członkowie zarządu na pewno jeszcze są w siedzibie i pewnie też już coś o sytuacji wiedzą. Tak rzeczywiście było. Poinformowano mnie, że właśnie obecni członkowie zarządu zaczynają w tej sprawie posiedzenie. Stwierdziłem, że to bardzo dobrze i że będziemy mogli problem przedyskutować. Zdumiałem się jednak, kiedy w tym momencie rozmawiający ze mną bodaj dwaj członkowie zarządu stanowczo powiedzieli mi, że o nie, to jest posiedzenie zarządu i ja w żaden sposób wejść tam nie mogę. Jednym z nich był członek prezydium zarządu Andrzej Gorczyca. Do widzenia, proszę odejść. To mniej więcej były jego ostatnie słowa, po czym, zamykając mi przed nosem drzwi, zniknął w pokoju. Chyba trochę jeszcze stałem, nie dowierzając tej sytuacji, po czym odszedłem. Tak więc nawet wówczas zarząd nie chciał mieć ze mną żadnego kontaktu. Będę tę sytuację pamiętał do końca życia. Ileż wśród tych ludzi nagromadzonej być jeszcze musiało złej krwi i osobistej do mnie niechęci, choć walne zebranie delegatów dawno się już skończyło.
Dzisiaj, pisane w roku 2008, przypomina mi to w Stanach Zjednoczonych zupełnie podobny stosunek demokratów do obecnego republikańskiego prezydenta USA George'a W. Busha od początku jego kadencji. Wszystkiemu złu w Ameryce i na świecie winni są, według nich, republikanie, a szczególnie Bush. To są irracjonalne postawy, wynikające z głębokiego stresu wytworzonego w odpowiedniej atmosferze, kiedy różnice polityczne doprowadzają do awersji personalnej. Ten sam człowiek, Andrzej Gorczyca, pół roku później lubił ze mną grać w tenisa stołowego i był ze mną w dobrych, koleżeńskich stosunkach, kiedy obaj, jako internowani, siedzieliśmy w więzieniu w Zabrzu Zaborzu. Za kolejne 2,5 roku był on jedną z pierwszych osób, które przybyły do mnie do domu po ostatecznym zwolnieniu mnie z więzienia w Warszawie. Zaoferował mi wszelką możliwą pomoc oraz oddał się do mej dyspozycji w dalszej działalności politycznej. Niestety uniemożliwiła to niespodziewana śmierć Andrzeja Gorczycy. A co o tym gorącym okresie wydarzeń mówią niektóre dokumenty Służby Bezpieczeństwa? Oto jeden z nich, cytowana już w moich wspomnieniach, tajna specjalnego znaczenia informacja, sporządzona 30 października 1981 roku. Cytuję. W lipcu 1981 roku w związku ze zbliżającymi się wyborami do zarządu regionu A. Rozpłochowski rozwinął kampanię przedwyborczą, mającą mu zapewnić uzyskanie stanowiska przewodniczącego zarządu. Przedstawiony przez niego program, jaki zamierzał realizować w przypadku wybrania go przewodniczącym, zawierał między innymi obalenie sił konserwatywnych i rozliczenie za nadużycia, wyegzekwowanie obiektów Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, obronę więźniów politycznych i opracowanie programu żywnościowego wspólnie z NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W dniach 27 lipca, 2 sierpnia 1981 roku i między 5 a 6 sierpnia 1981 roku odbyły się obrady pierwszego walnego zebrania delegatów NSZZ Solidarność województwa katowickiego. Pierwsze 2 dni zebrania zostały zdominowane przez wybory przewodniczącego zarządu regionu. Po prezentacji 17 kandydatów przebiegały one w 3 turach, a towarzyszyły im starcia i często bezpardonowa walka propagandowa między poszczególnymi kandydatami. Szczególnie aktywną akcję ulotkowo-agitacyjną rozwinęli zwolennicy A. Rozpłochowskiego. On sam również czynnie agitował, zwłaszcza przeciwko kandydaturom K. Świtonia i A. Czerniewskiego. Ostatecznie w wyniku głosowania w 3. turze przewodniczącym został L. Waliszewski, 572 głosy, wygrywając z A. Rozpłochowskim, który uzyskał 426 głosów. Należy tu zaznaczyć, że przyczyna porażki A. Rozpłochowskiego była w dużej mierze związana z nieuzyskaniem absolutorium przez MKZ Katowice, jak również z niewyjaśnionymi do końca sprawami finansowymi. Sprawy te podnoszone były z naszej inspiracji w biuletynie związkowym, jak Nowy Metalowiec, Ciernie, Pełnym Głosem, jak również rozgłaszane wśród delegatów
i odpowiednio komentowane przez osobowe źródła informacji. Kolejnej porażki doznał Aros Płochowski, nie wchodząc do zarządu regionu. Spowodowane to było poprzez nasze działania operacyjne uniemożliwiające mu kandydowanie. W związku z nieumieszczeniem go na liście kandydatów przez delegatów z Huty Katowice. W związku z tymi niepowodzeniami działacze MKZ-u Katowice z inspiracji Aros Płochowskiego przeprowadzili szeroką akcję propagandową mającą na celu podważenie opinii o demokratycznym przebiegu wyborów, zdyskredytowanie osoby L. Waliszewskiego z wotum nieufności włącznie i przeprowadzenie powtórnych wyborów. Rozważano również możliwość utworzenia niezależnej od zarządu regionu struktury związkowej na bazie zakładów zrzeszonych w byłym MKZ Katowice. W celu niedopuszczenia do powyższego, za pośrednictwem osobowych źródeł informacji przekazywano L. Waliszewskiemu informacje dotyczące zaplanowanych przez Aros Płochowskiego działań przeciwko zarządowi regionu. Równocześnie z naszej inspiracji ukazały się w biuletynach związkowych oraz w oficjalnej prasie codziennej artykuły demaskujące oszczerczą kampanię działaczy MKZ-u skierowaną przeciw zarządowi regionu oraz wskazujące, że Aros Płochowskiemu zależy na władzy, a nie na jedności związku. Koniec cytatu. Inny dokument Służby Bezpieczeństwa pod tytułem Uzupełnienie meldunku z 27 lipca 1981 roku autorstwa Janusza Marszałka mówi, cytuję, w dniu 21 lipca 1981 roku z inicjatywy Aros Płochowskiego przesłano do premiera rządu Wojciecha Jaruzelskiego żądanie, aby w terminie do dnia 3 sierpnia bieżącego roku załatwić sprawę przekazania nowo wybudowanych budynków Komendy Wojewódzkiej MO Katowice na użytek służby zdrowia, podkreślając, że w wypadku niedotrzymania terminu podjęte zostaną akcje protestacyjne w regionie Śląska i Zagłębia. Powyższe opublikowano również w miejscowej Trybunie Robotniczej. Koniec cytatu. Kolejny meldunek operacyjny tego samego autora z 14 sierpnia 1981 roku podaje, cytuję, w dniach między 27 lipca a 5 sierpnia 1981 roku odbyły się obrady pierwszego walnego zebrania delegatów NSZZ Solidarność województwa katowickiego, którego zasadniczym celem było połączenie wszystkich istniejących dotychczas na terenie województwa MKZ-ów i MKR-u oraz wybranie władz regionalnych związków. A Rozpłochowski uczestniczył w WZD jako delegat organizacji związkowej Huty Katowice. Figurował jednocześnie na liście kandydatów na przewodniczącego zarządu regionu. W dniu 27 lipca odbyła się prezentacja kandydatów i pierwsza tura głosowania na przewodniczącego zarządu. A Rozpłochowski w swym wystąpieniu skupił się na atakowaniu działalności administracji, przedstawiając równocześnie siebie jako bojownika o każdą sprawę robotniczą. Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury głosowania okazało się, że A. Rozpłochowski uzyskał 235 głosów, najwięcej z 15 kandydatów uczestniczących w wyborach.
w dniu 28 lipca odbyła się druga tura głosowania, w której Aros Puchowski uzyskał 233 głosy i został wraz z L. Waliszewskim, który uzyskał 454 głosy, dopuszczony do udziału w trzeciej turze. Po kolejnej prezentacji w dniu 28 lipca odbyła się trzecia tura głosowania, w której Aros Płochowski uzyskał 426 głosów, natomiast L. Waliszewski 572 głosy, w związku z czym został on przewodniczącym zarządu regionu. Wśród delegatów WZD stwierdzono, że porażka Rozpuchowskiego związana była z nieuzyskaniem absolutorium przez MKZ Katowice, a szczególnie z niewyjaśnionymi dotychczas sprawami finansowymi MKZ-u. Pod adresem Aros Płochowskiego w związku z powyższym padło pytanie, jak zamierza rozliczać prominentów, skoro sam się nie rozliczył? Negatywnie oceniono również wypowiedź figuranta. Gdy utworzymy silny zarząd, uderzymy pięścią, to Kreml zadrży. Oraz fakt wydania przez MKZ Katowice ulotek przedstawiających jedynie kandydatów do zarządu regionu wywodzących się z tego MKZ-u. Działacze MKZ-u Katowice, niezadowoleni z wyboru przewodniczącego zarządu, zamierzali wystąpić z wnioskiem o przedstawienie L. Waliszewskiemu wotum nieufności. W dniu 29 lipca obrady WZD upłynęły na rozstrzygnięciu kwestii, czy listę kandydatów na członków zarządu regionu należy traktować jako zamkniętą, czy też umożliwić dalsze zgłaszanie kandydatów, co postulowali zwolennicy Aros Puchowskiego. Wobec faktu nieumieszczenia go na liście kandydatów przez delegatów z Huty Katowice. Wypowiadając się na ten temat, Aros Puchowski stwierdził, że sprawę tę rozumiał jednoznacznie, to znaczy, że kandydowanie na przewodniczącego automatycznie pozwoli mu na kandydowanie do zarządu. Po długotrwałej dyskusji w wyniku głosowania odrzucono wniosek o uzupełnienie ordynacji wyborczej o punkt mówiący, iż wszyscy kandydaci na przewodniczącego są automatycznie kandydatami do zarządu. Aros Płochowski nie został więc umieszczony na liście kandydatów i w konsekwencji wyeliminowany z wyborów do zarządu regionu. Wobec niepomyślnego dla MKZ Katowice przebiegu walnego zebrania, a szczególnie wyborów, członkowie jego zarządu przeprowadzili szeroką akcję propagandową mającą na celu podważenie opinii o demokratycznym przebiegu WZD i zdyskredytowanie osoby przewodniczącego zarządu regionu L. Waliszewskiego. Powyższą akcję prowadzono przez publikowanie oszczerczych artykułów w biuletynie MKZ Katowice pod tytułem Wiadomości Katowickie i przekazywanie kłamliwych bądź tendencyjnych informacji poprzez tzw. siatkę teleksową i telefoniczną. Przykładowo w artykule pod tytułem Tak niszczy się Solidarność, który ukazał się w numerze 89 Wiadomości Katowickich, stwierdza się m.in., że uderzenie na walnym zebraniu na MKZ Katowice i Aros Puchowskiego zostało przygotowane i przeprowadzone przez PZPR i SB. Świadczy o tym, zdaniem autorów, akcja ulotkowa prowadzona przeciwko działaczom MKZ Katowice, a szczególnie Andrzejowi Rozpuchowskiemu, który nie dał się przekupić i złamać oraz udowodnił, że nie rozmydli wolnej i niezależnej Solidarności i nie zamieni jej w półpartyjne narzędzie PZPR.
mając na celu unieważnienie walnego zebrania i powtórzenie wyborów, J. Chmielowska wystosowała do Krajowej Komisji Wyborczej oświadczenie, w którym oskarża prezydium WZD o stosowanie dyktatury i łamanie podstawowych norm statutowych i wyborczych. W obronie Aros Puchowskiego z inspiracji jego współpracowników wystąpili również działacze NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i Solidarności Rzemieślniczej oraz niektóre komisje zakładowe zarejestrowane w MKZ Katowice, publikując oświadczenia protestujące przeciwko manipulowaniu delegatami w czasie wyborów przewodniczącego zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Powyższe działania, prowadzone z inspiracji Aros Puchowskiego i jego sympatyków, nie przyniosły spodziewanych przez nich efektów i spotkały się z negatywną oceną większości delegatów i członków Solidarności Województwa Katowickiego. W dniu 1 sierpnia przeprowadzono pierwszą turę głosowania na delegatów na zjazd krajowy NSZZ Solidarność, w wyniku której jednym z delegatów został wybrany Aros Puchowski. W dniu 4 sierpnia figurant uczestniczył w zebraniu zarządu ZKR i delegatów wydziałowych NSZZ Solidarność Huty Katowice. Aros Puchowski skierował pod adresem J. Kiliana zarzut o celowe nieumieszczenie go na liście kandydatów do zarządu regionu. J. Kilian zdementował powyższe i przedstawił pisemne oświadczenie, w którym Aros Puchowski wyraził jedynie zgodę na przedstawienie jego kandydatury na przewodniczącego zarządu regionu. Nawiasie, była to nieprawdziwa manipulacja Kiliana. Uwaga autora. Cytuję dalej. Prowadzący zebranie A. Grzybowski zadał Aros Puchowskiemu szereg pytań dotyczących jego przyszłej działalności i stosunku do zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w odpowiedzi na które figurant stwierdził m.in. Jestem od dawna za jednością związku. Nie zrobię żadnego kroku, aby powstał osobny zarząd regionalny. Raport Komisji Kontroli Związkowej, przedstawiony na walnym zebraniu delegatów, zawierał szereg nieudokumentowanych i nieobliczalnych zarzutów w stosunku do MKZ Katowice. Sposób przedstawienia tego raportu był taki, że zrobiła się nagonka na MKZ Katowice. Tragedią jest, że delegaci na walne zebranie delegatów przyjęli to błoto preparowane przez partię i władze wojewódzkie. Jeżeli chodzi o przejęcie majątku MKZ Katowice przez zarząd regionu, to musimy mieć pewien okres czasu na zakończenie spraw i protokolarne przekazanie. Nikt z dnia na dzień nie kończy działalności. Nie chcę wchodzić do KKP, ale jeszcze się nad tym zastanowię. Widzę raczej swoje miejsce w Hucie Katowice, gdyż jakie będą doły, taka będzie Krajowa Komisja Porozumiewawcza. Powyższe wypowiedzi należy ocenić jako brak wyraźnych koncepcji figuranta co do dalszej działalności, a jednocześnie są one wyrazem braku pewności siebie i asekurowania się w przypadku niepomyślnego przebiegu wyborów do krajowych władz Związku. Analizując aktualną sytuację, w jakiej znajduje się Aros Puchowski i działacze byłego MKZ Katowice, należy stwierdzić, że początkowe ich usiłowania zmierzające do unieważnienia walnego zebrania i przeprowadzenia nowych wyborów zostały zaniechane z uwagi na brak poparcia przez większość członków NSZZ Solidarność. Zaniechano również
działań mających na celu utworzenie odrębnej struktury związkowej niezależnej od zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego, gdyż koncepcja ta przedstawiona dnia 6 sierpnia przez AROS Puchowskiego na spotkaniu przedstawicieli zakładów uprzednio zarejestrowanych w MKZ Katowice nie została zaakceptowana przez zebranych. Uwaga od autora. Wierutne kłamstwo. Takiej koncepcji nigdy nie przedstawiałem jako swojego zamierzenia na powyższym zebraniu. Cytuję dalej. Wobec powyższego ze strony AROS Puchowskiego można spodziewać się działania w następujących kierunkach. Zaangażowania się w pracę Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, czego potwierdzeniem jest jego propozycja dotycząca przekazania wymienionemu komitetowi siedziby byłego MKZ Katowice przy ulicy Stalmacha. Tezę tę potwierdzają również jego plany nawiązania bliższej współpracy z KPN-em, gdyż ze strony działaczy tej organizacji oczekuje znacznego poparcia. Uwaga od autora. To też nieprawda. Po tym, co zrobił mi KPN na minionym walnym zebraniu delegatów, wobec jego śląskich czołowych przywódców nie miałem wówczas żadnych przyjaznych planów. Koniec uwagi, cytuję dalej. Kandydowania do zarządu ZKR Huty Katowice. Należy tu wyjaśnić, że w dniu 2 września bieżącego roku odbędzie się zebranie delegatów wydziałowych Huty Katowice, na którym w oparciu o raport Komisji Kontroli Wewnętrznej zostanie rozliczony aktualny zarząd Zakładowej Komisji Robotniczej. Przewiduje się, że w przypadku negatywnej oceny Komisji Kontroli aktualnemu zarządowi ZKR zostanie wyrażone wotum nieufności i w związku z tym odbędą się wybory nowego zarządu, do którego z pewnością będzie kandydował AROS Puchowski. Za powyższym przemawia stwierdzenie AROS Puchowskiego, że ewentualne wybory do zarządu ZKR Huty Katowice wykażą, czy członkowie NSZZ Solidarność Kombinatu darzą mnie zaufaniem. Dalej należy się spodziewać kandydowania figuranta do krajowych władz związku i prowadzenia w związku z tym kampanii wyborczej na terenie kraju. Ponadto, bazując na uprzednio wyrażanych przez figuranta poglądach, szczególnie w kwestiach politycznych, można również wysunąć hipotezę, że zaniecha on działalności związkowej na rzecz działalności w KPN lub innej organizacji politycznej stawiającej sobie za cel zmianę ustroju i przejęcie władzy w PRL. Koniec cytatu dokumentu SB. Zupełnym kuriozum, a dzisiaj bezcennym dowodem dziejących się w trakcie pierwszego walnego zebrania delegatów prowokacji i manipulacji przygotowanych przez Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa jest tajny dokument pod tytułem Pytania opracowane dla osobowych źródeł informacji na walne zebranie delegatów, datowany na 20 lipca 1981 roku. Ci agenci byli na WZD i zabierali głos oraz prowadzili inne destrukcyjne działania zgodnie z przygotowaną dla nich linią postępowania. Poznajmy więc jego treść tych pytań. Cytuję. Pierwsze. Sprawy finansowe MKZ-u Katowice. Czy tymczasowa Komisja Kontroli Związkowej ukończyła swoją pracę i z jakim wynikiem? Jakie były wnioski i jaki jest ostateczny stan dochodów i wydatków? Na jakiej zasadzie i w jaki sposób była rozliczana sprzedaż znaczków i proporczyków Solidarności? Na czyje polecenie i w jakich ilościach
drukowano i rozprowadzano wydawnictwa i po jakiej cenie, czy istnieje w tym zakresie ewidencja księgowa, kto zatwierdził i na jakiej podstawie rozliczał delegacje służbowe, łącznie z transportem samochodowym. Jak zostały zrealizowane wnioski Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej? Patrz sprawozdanie TKKZ Nowy Metalowiec i pełnym głosem. Punkt drugi. Co MKZ do tej pory zrobił dla załóg robotniczych, a szczególnie hutników? Do czego sprowadzały się osobiste kontakty Rozpuchowskiego z ministrem hutnictwa Szałajdą? Na jakiej podstawie MKZ używa pomieszczeń luksusowej willi wyposażonej w luksusowe meble? Czy aby nie za cenę odstąpienia od rozliczenia Szałajdy za nadużycia w Hucie Katowice przez Solidarność? Punkt trzeci. Jak ostatecznie uregulowano sprawę Świtonia i jego rodziny? Jak wyjaśniono sprawę włamania do kiosku MKZ-u? Na jaką sumę zginęły towary i jak to rozliczono? Jak wyjaśniono zarzuty Kazimierza Świtonia w sprawie pijaństw i sprowadzania kobiet lekkich obyczajów do MKZ-u? W jaki sposób zdobywają alkohol przy dzisiejszych ograniczeniach? Czy to prawda, że Andrzej Rozpuchowski ma już trzecią kochankę, mimo że posiada żonę i dziecko? Punkt czwarty. Kogo reprezentują aktualni członkowie zarządu MKZ-u? Chyba nie robotników. Baranowska, Chmielowska, Gabryś, Hadyna, Wojtusik, Górny, Cegielski i inni. Przecież oni nigdy nie byli robotnikami. Czy to czasem nie reprezentacja KPN-u? Bo znaczki, wydawnictwa to wszystko KPN. Czy akcja w sprawie Moczulskiego to obrona interesów robotników? Czy prawdą jest, że w MKZ można kupić znaczki, statut i inne wydawnictwa KPN-u, a także zapisać się do KPN? Czy program, który jest do tej pory tylko zapowiedzią właściwego programu, czy jest już ostateczny i czy będzie dalej realizowany? Na jakiej podstawie zatrudnia się w MKZ doradców? Czuma, Krzyżewski, Kurowski i inni. W jakiej wysokości pobierają wynagrodzenie i z jakich funduszy? Jak wygląda sprawa rodziny Andrzeja Rozpuchowskiego? Ojciec, czy rozbita lokomotywa i upomnienia za to nie jest gestem ze strony ministra Szałajdy? Jaki jest stosunek Rozpuchowskiego do kościoła i religii? I jak w tym świetle A. Rozpuchowski widzi swoje życie rodzinne? Ile A. Rozpuchowski zarabiał przed przyjściem do Huty Katowice? Ile w Hucie, a ile teraz? Dlaczego przyszedł do Huty Katowice? Czy otrzymał mieszkanie z Huty Katowice? Co MKZ Katowice zrobił do tej pory w sprawie poprawy zaopatrzenia Śląska i Zagłębia i ochrony środowiska? Koniec cytatu.